Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oto Lala, no i dzisiaj zapraszam was na wyczekiwaną przez was rutynę mojej lalki Medibel Bunny Brown, czyli Gai. Jest około godziny 8, no i Gaja na razie sobie leży w swoim łóżeczku. Już tutaj jak widać się przebudza, no i pewnie niedługo będzie sobie wstawać. Ja tak naprawdę też niedawno wstałam, jakieś pół godziny temu, czyli wtedy kiedy zaczęłam mniej więcej nagrywać ten odcinek. Jestem jeszcze w piżamie, tak jak widzicie, no i w sumie mam bardzo podobną piżamę do Gai. Też mamy taką matchingową, walentynkową. No i pewnie niedługo będę się ubierała i robiła nam jakieś śniadanie czy coś. I pewnie zaraz pójdę do pokoju lalkowego zobaczyć, czy Gaja się już obudziła. Jak widzicie, malutka już wstała, no i teraz będzie się bawiła swoimi pluszakami, a ja teraz zejdę sobie na dół, aby przygotować sobie śniadanie i je zjeść, no a później jak wrócę, zrobię je dla Gai. Ja dzisiaj na śniadanie mam takie tosty, jajka, no i jakąś taką mini sałatkę, no i do tego oczywiście moją ulubioną mrożoną kawę, a więc sobie teraz to zjem, podczas gdy Gaja będzie się bawić swoimi zabawkami. Zjadłam swoje śniadanie, a więc teraz czas, żebym zrobiła je dla Gai. Tutaj mamy taki kącik, no i mamy tutaj świeczkę, no i oczywiście kaszkę Nestle, którą jej teraz zrobimy. Jak widzieliście, Gaja zjadła swoją kaszkę, bardzo jej smakowała, no i ja też już zjadłam swoje śniadanie, które wcześniej widzieliście, no i teraz będę robiła nam obu herbatki. Jest godzina 10, a więc to jest już idealny czas, żeby wybrać jakiś outfit na dzisiaj dla Gai. Ja już mniej więcej stylizację na dzisiaj dla Gai wybrałam, no i zaraz ją w nią przebiorę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda. Widzieliście, jak już przebrałam Gaję, no i tak właśnie ona się prezentuje. Postawiłam dzisiaj na taki dość basic outfit, ma tutaj pod spodem taką białą bluzeczkę, takie buciki, no i tak sobie wygląda. A więc ja też już jestem ubrana, no i założyłam sobie taki zwykły czarny top, no i na to sweterek z lumpa, którego uwielbiam po prostu. Też takie zwykłe jeansy, takie jasne, no i jeszcze mama zrobiła mi takie piękne koki z kokardkami. I teraz jeszcze na szybko zrobię sobie skincare, no i makijaż. Ja do skincare używam takie moje ulubione produkty, czyli mgiełka z Mario Badescu, krem z Florence, krem z Biomy, SPF z Ziai, no i takie serum z Bielendy. Pielęgnacja już gotowa, no i teraz czas na lekki makijaż. Już makijaż skończyłam, zajęło mi to około 15 minut. Wiem, że wy tego nie widzicie, bo pewnie będę miała jakiegoś blurę na twarz albo jakąś emotkę, nie wiem jeszcze. No ale tak, już jest skończony. Niedługo wychodzę na miasto. No i w sumie to tyle. Jest około godziny 12, no i Gaja sobie siedzi na swojej takiej mini kanapie, no i ogląda sobie swoją ulubioną bajkę, czyli Świnkę Pepę. Gaja już trochę zgodniała, dlatego postanowiłam przygotować jej ptysie w takiej oto miseczce, w której dzisiaj miała kaszkę. No i te ptysie kupiłam właśnie dzisiaj na mieście, dlatego sobie teraz Gaja je zje.
No i teraz dam Gaji te ptysie, no i będzie sobie je jadła. I teraz Gaja pójdzie sobie na popołudniową drzemkę, ponieważ zawsze chodzi na nią gdzieś około 12-13, dlatego teraz sobie pójdzie spać. No i wydaje mi się, że na tym właśnie będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze chciałabym Wam bardzo podziękować za 1000 subskrypcji. To zawsze był mój taki cel na YouTubie i jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczna. I w sumie nie wiem, co mogę jeszcze więcej powiedzieć, ale naprawdę bardzo Wam dziękuję. No i jak mówiłam, widzimy się w kolejnym odcinku.